trzeci sezon teraz serialu W rytmie serca. Pół roku temu na ramówce tak naprawdę pokazałeś, że z Basią jesteście kumpelkami. Także czego możemy się po twojej postaci spodziewać w tym sezonie, bo chyba nie będzie jej tak dużo jednak. Basia jest bardzo fajna, bardzo ją lubię, ale my nie mamy wspólnego wątku. Ja mam wątek z Edytą Olszówką oraz z ludźmi jakby z kliniki, tak to nazwijmy, ponieważ moja postać, oprócz tego, że jest aspirującą blogerką modową, a jej mama jest piosenkarką, to ma duże problemy zdrowotne, przez co wylądowała w takiej klinice, gdzie bardzo oszukują pacjentów i właśnie o tym będzie, na tym się będzie opierał ten wątek mój w tym trzecim sezonie. Ale fajnie, bo już drugi sezon jestem z nimi i bardzo mi tam dobrze. Zapraszam przed telewizory. A powiedz mi, czy podoba ci się Kazimierz Dolny? Tak, ale na szczęście nie mamy aż tak dużo tych wyjazdowych zdjęć, bo moja postać raczej jest właśnie w tej klinice, więc to kręcimy w Warszawie, ale byłam dwa razy i było naprawdę spoko. A powiedz mi, czy znasz takie klasyki, trochę teraz czepnę się tej Edyty Olszówki, jak na przykład Ladies? Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, mój ulubiony film, jak ja ją poznałam, to powiedziałam od razu, że Ladies to był mój ukochany film, jak byłam młodsza, to był taki film, wiesz, dla dorosłych, a ja go podkradałam i oglądałam po prostu non-stop. Tak mi się podobało to zestawienie tych aktorek, taki super team, że zawsze chciałam mieć takie koleżanki. Przez ten film. Także tak, znam Ladies top of the top. W ogóle tam Antek chyba zagrał. Zagrał tam Antek. Zagrał Antek, ale ja już nie pamiętam aż takiego postaci, ale tam był bardzo takim chyba jeszcze gówniarzem, nie? No nie miał zarostu na pewno. No właśnie, ale tak, tak.